Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym online'owym wykładzie firmy Lifeline Diag, którego tematyka, jak zawsze, poświęcona jest zagadnieniom zdrowia. Podczas dzisiejszego spotkania tematem głównym będą pasożyty, a w zasadzie to, w jaki sposób je zwalczać, a jeszcze lepiej, w jaki sposób im zapobiegać. To spotkanie poprowadzi dla nas osoba wyjątkowa, która już od jakiegoś czasu współpracuje z laboratorium Lifeline Diag i z naszą analizą krwiotwórczą włosa, a mowa o pani Małgorzacie Majchrzak. Pani Małgorzata jest absolwentką medycznego studium zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim, a swoją wiedzę medyczną poszerzała także na licznych kursach, m.in. w Polskiej Akademii Kultury i Sportu w Gdańsku oraz w Centrum Edukacji Sportu i Dietetyki w Olsztynie. Obecnie studiuje dietetykę kliniczną w Poznaniu. Posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu substancji pokarmowych, wirusów, bakterii i właśnie pasożytów, czyli bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Tą wiedzę zgłębiała dzięki kursom z parazytologii oraz szkolenia z zastosowania prądów selektywnych w stabilizacji układu wegetatywnego człowieka. Dzisiaj na stałe współpracuje w prywatnym gabinecie dietetycznym, a także przychodni medycznej Medicor w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie dla nas wszystkich źródłem bardzo ciekawych informacji właśnie z zakresu tego, jak radzić sobie z pasożytami, które niestety stają się coraz bardziej powszechne. No i jak wiadomo, niestety w wielu różnych aspektach zagrażają naszemu zdrowiu. Oddaję głos pani Małgorzacie, a wam wszystkim życzę udanego spotkania. Pani Małgorzato, bardzo proszę o połączenie się z nami. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Mam na imię Małgorzata Majszak. Jestem dietetykiem. Jak już tutaj zostałam zapowiedziana, współpracuję z Laboratorium Analizy Pielęgniarstwa Włosa Lifeline Diag, dzięki zaproszeniu, któremu mogłam dzisiaj Państwu przybliżyć temat pasożytów, jak je zwalczać, jak im zapobiegać. Na pewno nie jestem w stanie Państwu przedstawić wszystkich pasożytów, ich objawów, jakie występują w organizmie człowieka, dlatego że to zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Bardziej skupimy się na temacie tych pasożytów, które najczęściej występują z mojej strony jako dietetyka w układzie pokarmowym, jakie są ich objawy, czym je możemy zwalczać, ale przede wszystkim w jaki sposób możemy się nimi zarazić i jak im zapobiegać. Chciałabym się zapytać, czy dobrze mnie słychać? Super, dziękuję ślicznie. W takim razie zacznijmy. Pasożyty, czym je zwalczać, jak im zapobiegać. Ogólnie to są pasożyty. Są to organizmy cudzożywne. Taka najbliżej i najbardziej popularna ich podział to możemy je podzielić na pasożyty, które są wewnętrzne i pasożyty zewnętrzne, żelna, czyli żyjące poza organizmem, albo na powierzchni organizmu żywiciela i pasożyty wewnętrzne, które żyją wewnątrz innego organizmu, dla którego ten organizm jest żywicielem. Mogą być one jako organizm żywiciela, organizm jako żywiciel pośredni bądź ostateczny. I tu od tego będzie właśnie zależało, czy one będą w formie larwalnej, czy będą w
formy dorosłej w naszym organizmie człowieka. Pasożyty wewnętrzne możemy podzielić na pierwotniaki, obleńce i pazińce. I po kolei, aby je troszeczkę przybliżyć, nie wchodząc bardzo w ich szczegółową analizę, gdyż to zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Natomiast przedstawię Państwu bardzo ciekawą literaturę, która jest napisana bardzo przystępnym językiem i wszystkie osoby zainteresowane będą sobie w niej znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy i to sobie zgłębić. Do pierwotniaków zaliczamy toksoplazmozę, ogoniastek jelitowy, rzęsistek pochwowy, policzkowy, jelitowy, świdrowiec amerykański, gambijski, rodezyjski, zarodziec malaryczny, pełzak czerwonki. To, co tutaj Państwo widzą na kolor niebieski, to są te pierwotniaki, które najczęściej możemy spotkać właśnie w organizmie człowieka. Występują one w bardzo dużych ilościach. Dalej. Przepraszam. Za szybko to się tutaj. Okay. Obleńce. Owsik ludzki, glizda ludzka, włosogłówka, włosień kręty, węgorek jelitowy, lista wątrobowa, ten gory jest w dwunastnicy. Jak później przedstawię Państwu statystyki, to właśnie owsik ludzki, glizda ludzka i włosogłówka są najczęściej występującymi pasożytami w organizmie człowieka w Polsce. Troszkę inaczej ma się to, jeżeli mówimy o statystyki na świecie, natomiast jeżeli chodzi o statystyki polskie, to właśnie te obleńce. Następnie glista psia, glista kocia, glista rybia, nicienie, tęgorejec amerykański, brazylijski, psi, kolcogłowy. Wbrew pozorom glista psia i kocia również występuje dosyć często u nas, bardziej jako toksokaroza, czyli larwy, które do naszego organizmu się dostaną. I będzie to tak zwana larwa wędrująca, będzie się osadzała w naszym organizmie, najczęściej w wątrobie, gdzie organizm nasz, odporny, układ odpornościowy będzie za wszelką cenę chciał się tego pasożyta pozbyć, jeżeli będzie na tyle silny i nasza odporność będzie wystarczającą na dobrym poziomie, zostaną te pasożyty, te larwy otorbione i później nastąpi zwłoknienie ich. Następnie pazience. Tutaj akurat pokazałam Państwu grupę tasiemców należących do grupy Cestodes. Tasiemiec nieuzbrojony, Taenia sanguinata, występuje i możemy się nim zarazić od bydła rogatego, czyli wołowiny. Tasiemiec uzbrojony solium, tutaj bardziej mowa jest o trzodzie chlewnej, czyli wieprzowina. Gruzdogłowiec szeroki, tasiemiec karłowaty, tasiemiec bąblowiec, jednojamowy lub wielojamowy, tasiemiec szczurzy, pręćkowy, tasiemiec psi, tasiemiec owczy. Pazience, jeżeli chodzi o przywry, najczęściej występujące motylica wątrobowa, przywra chińska, przywra kocia, przywry jelitowe, trzustki, przywry krwi, przywry płuc, larwy przywry wnętrzniaków. Motylica wątrobowa, przywra chińska, przywra kocia bardzo często występują w naszym organizmie, w organizmie człowieka, zajmują drogi żółciowe, jak również i wyroczek żółciowy czy wątrobę. Powodują w naszym organizmie bardzo duży problem z przepływem żółci.
jak również niestety potrafią spowodować, że na woreczku żółciowym mogą powstać i przyczynić się do powstawania kamieni. Przygry są pasożytami, które będą nam robiły zator w przewodzie żółciowym. Żółć nie będzie płynąć tak, jak płynąć powinna. Ja czasami w gabinecie mówię, że proszę sobie to porównać do zwykłej ulicy, gdzie remontują jeden pas ruchu i mamy objazd i ruch wahadłowy. Bardzo podobnie to wygląda w naszych przewodach, zarówno żółciowych, jak i w układzie krwionośnym. Chodzi o to, że każdy jeden zator będzie powodował utrudnienie i trudniejsze przyswajanie przede wszystkim tłuszczy, nietolerancje na tłuszcze, stolce tłuszczowe. Chodzi tutaj również o to, że możemy mieć problem z wątrobą. Idźmy dalej. Pasożyty w organizmie człowieka, gdzie mogą występować? Wszędzie. W przewodzie pokarmowym, w wątrobie i w drogach żółciowych, w śledzionie, układzie oddechowym, w śródpiersiu, układzie moczowo-płciowym, nerwowym, gałce ocznej, układzie chłonnym, kostnym, krwi, limfie, skórze. Chciałabym Państwu teraz pokazać, obliczyć do kamery taką publikację Parasterologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. To jest właśnie ta książka, o której wspomniałam, gdzie w sposób bardzo przystępny pod redakcją Zbigniewa Pawłowskiego i Jerzego Stefaniaka możemy znaleźć odpowiedzi, które pasożyty dokładnie będą zasilały nasz przewód pokarmowy, które wątrobę, drogi żółciowe. Mało tego, jest bardzo przystępnie pokazana i przedstawiona cała lista objawów, które mogą wskazywać na konkretne pasożyty. Zarówno jeżeli chodzi o temperaturę, wzrost, czyli gorączkę, jeżeli chodzi o tematy bólowe, bóle brzucha, czy biegunki, czy zaparcia, na co mogą wskazywać. Proszę pamiętać, że same biegunki, czy sam ból brzucha nie będzie od razu wskazywał na to, że musimy mieć inwazję pasożytów. Mogą być one objawem zupełnie innych, jednostek chorobowych. Natomiast nie należy wykluczać tego, że my pasożytami możemy być zarażeni, możemy być ich nosicielami i te objawy mogą nam to sugerować. Epidemiologia na świecie. Jeżeli chodzi o glistę ludzką, jest ona najbardziej rozpowszechnionym pasożytem na świecie. Według WHO z 2002 roku około miliona ludzi zarażonych jest glistą ludzką. Natomiast włosogłówka i tęgoryjce na kolejnym, drugim, trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o pasożyty w Polsce, to najbardziej na pierwszym miejscu to owsik ludzki, później włosogłówka, glista ludzka i wielkouście cywitowy. Jeżeli chodzi o cykl badań przeprowadzony w roku szkolnym 2002-2003, wykazał on zarażenia pasożytami litowymi u dzieci, są to dzieci w wieku szkolnym, w szkole podstawowej, 10,4% dzieci miejskich, 19% dzieci wiejskich. Najwyższy wskaźnik zakażeń dotyczył województwa warmińsko-mazurskiego. Owsicę wykryto u 12,3% badanych, listnicę u niecałego 1%, gardiozę u 0,69%.
Są to wyniki z 2003 roku, są to wyniki stare. W tej chwili nie mamy obowiązku zgłaszania do Urzędu Statystycznego zachorowań, jeżeli chodzi o owsiki, inwazję owsików. Jeżeli chodzi o inwazję glisty, jest taki obowiązek, natomiast nie wszyscy lekarze takiego obowiązku dopełniają, nie wszyscy zgłaszają. Wiele osób diagnozuje się samodzielnie, nie poprzez lekarzy. Leczy się również samodzielnie, bądź lekami ziołowymi, bądź podchodzi do lekarzy prywatnych i te przypadki też nie są zgłaszane, czyli te wyniki będą bardzo mocno zaniżone tu przy tych statystykach. Mówi się, że około 90% dzieci uczęszczających do przedszkola, do żłobków jest zarażonych owsicą. Owsica, gwizdnica i lamblioza, czyli gliardia, są to inwazje pasożytnicze, zaliczane do takich do inwazji rodzinnych, gdzie jeżeli zdiagnozowana jest jedna osoba, leczeniu powinny zostać poddane osoby wszystkie zamieszkujące pod jednym dachem. Co trzecia osoba może być nosicielem pasożyta. Nosicielem niekoniecznie musi mieć objawy chorobowe, mogą zachorować. Jeżeli dojdzie do spadku odporności, jeżeli będziemy chorzy, będziemy przemęczeni, będziemy mieli sytuacje stresowe, odporność naszego organizmu spadnie, wtedy niestety będzie łatwiej pasożytom, wirusom, grzybom nasz organizm zaatakować, ominąć nasz układ odpornościowy. Proszę pamiętać, że zarówno pasożyty, jak i bakterie są bardzo wyspecjalizowane w tym, aby nasz układ odpornościowy ominąć i zachować siebie i swój gatunek, rozwijać się i żyć naszym kosztem. Niekoniecznie pasożyty są nastawione na to, aby zniszczyć nas i zabić swojego żywiciela. One będą nas wykorzystywały, zabierały nasze witaminy, składniki mineralne, żyły naszym kosztem, nas osłabiały, ale będą z nami żyły w symbiozie. Diagnostyka. To, że są pasożyty, wiadomo, to, że my je mamy, bardziej się do tego przyznajemy, czy mniej. Niektórzy się wręcz tego zapierają, nie chcą o tym wiedzieć. Szkoda, dlatego że te pasożyty nie są nam obce. Żyjemy razem z nimi, żyjemy wokół nich i jesteśmy na nie narażeni bardziej niż nam się wydaje. Niektóre osoby są tego bardziej świadome. Najczęściej te osoby, które mają w domu zwierzątka lub gdzieś w obejściu, gdzie zwierzęta lubią, bawią się ze zwierzętami, wiedzą, że należy zwierzęta odrobaczać, że zwierzęta mają pasożyty i że te pasożyty mogą na nas przejść. Kiedy pytam w gabinecie u siebie dietetycznym o to, czy osoba posiada zwierzęta, czy ma je w domu, czy zwierzęta odrobacza, to słyszę tak oczywiście jak najbardziej. Pytam ile razy, dwa, trzy razy w roku. Kiedy pada pytanie, a pani, pan, no to jest zdziwienie i o czym ja mówię, tak. Bardzo rzadko słyszę, że też się osoby odrobaczają. Na pytanie czym, tu już trudniej, najczęściej jest to odpowiedź coś tam ziołowego z apteki. Jeżeli chodzi o leki na pasożyty, to niestety mają bardzo wąski zakres działania i nie ma takiego leku, który by działał jako jeden panaceum na wszystko, jedna tabletka i będzie w stanie zniszczyć wszystkie pasożyty w naszym organizmie. Nie ma. Wracając do diagnostyki. Jest to rzecz bardzo kluczowa, bardzo ważna.
W zależności od tego, gdzie te pasożyty będą, to najczęściej, jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe, przewody pokarmowego, czy dolne drogi układu pokarmowego, to metody endoskopowe. Możemy wjechać endoskopem i zobaczyć, czy jest problem, jaki jest problem, zdiagnozować, ewentualnie problem usunąć. Natomiast najczęstszym i najbardziej popularnym sposobem diagnozowania to jest badanie kału. Badanie kału może odbywać się w laboratorium specjalistycznym lub laboratorium zwykłym, w zależności od tego, jakie to będzie badanie, o tym za moment. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, do jakiego laboratorium Państwo to wyśle. Nie pamiętam, jak tylko długo żyję, aby jakikolwiek lekarz powiedział mi, proszę zbadać się pod kątem pasożytów, proszę wykonać takie czy inne badanie, albo w ogóle pasożytach wspomniał. Raz jeden zdarzyło mi się tylko u swojej córki zauważyć osika, kiedy o tym wspomniałam lekarzowi rodzinnemu. To spojrzał na mnie z ogromnym niedowierzaniem. Kazał zrobić badanie laboratoryjne ślepcem celofanowym na szkiełko za nosem do laboratorium. Tak potwierdziło się, że rzeczywiście są osiki. Dostaliśmy jako cała rodzina leki na pozbycie się osików. Nawet nie otrzymaliśmy wówczas informacji, w jaki sposób mamy zrobić w domu oczyszczanie i dezynfekcję całego pomieszczenia, pościeli, całej procedury. Dostaliśmy tylko informację, proszę za 14 dni powtórzyć i to wszystko. Teraz świadomość jest większa. Mam zaszczyt współpracować z panią doktor, która duży kładzie nacisk na to, czy pasożyty są, czy nie. Jest to jedno z pierwszych badań, które zaleca do wykonania. Drugie to jest właśnie analiza pierwiastkowa włosa. Kolejne to badania laboratoryjne, morfologia. I te, które potrzebuje jeszcze do diagnozy względem tego, jakie są skargi główne pacjenta. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie pasożyty, ich obecność w naszym organizmie będzie bardzo mocno kluczowo wpływała na to, jak nasz organizm się czuje, czy jesteśmy zdrowi. Już one nas okradają nas z podstawowych składników mineralnych. Wracając do tych badań obrazowych, jeżeli będziemy mieli do czynienia z pasożytami wewnątrztkankowymi, które będą wewnątrz komórek, będą to utrudnione badania, jeżeli chodzi o badanie kału, wtedy wchodzi w grę badanie rentgenowskie, obrazowe, rentgen, ultrasonografia, czyli USG, tomografia komputerowa, magnetyczny, nawet bardziej specjalistyczny jak PET czy SPECT. Natomiast są to badania bardzo drogie. Nie są to badania, które są zalecane na pierwszej wizycie. Bardzo często przy wykonywaniu tych badań, ale z zupełnie innego powodu, wykrywane są również ich pasożyty. Badaniem podstawowym, jak wspomniałam wcześniej, to jest badanie kału. Do tych badań podstawowych, jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, są to właśnie makroskopowe pasożytów, mikroskopowe kału, wymaz okolicy odbytu, badanie treści dwunastnej, rozmaz krwi. A do badań bardziej specjalistycznych należą badania barwione rozmazu kału, prowadzenie hodowli pasożytów, różnicowanie larw nicieni, badanie materiału biopsyjnego. Do technik laboratoryjnych, nieparazytologicznych będą należały badania serologiczne, immunologiczne, badania molekularne.
Dobra. Zaburzenia hematologiczne. Badanie krwi podstawowe i z rozmazem. Jako pierwsze badanie, które bardzo często wykonujemy sobie przesiewowo, może nam już wstępnie powiedzieć, że coś może się dziać z naszym układem pokarmowym, gdyż obecność pasożytów będzie wpływała na to, czy mamy odpowiedni poziom witamin, przede wszystkim B12, gdyż może nas okradać z niej na przykład brzuszek szeroki, ale również możemy mieć niedoczystości z uwagi na niedobór żelaza, które wchłania się w jelicie cienkim. W momencie, kiedy mamy pasożyty właśnie układu pokarmowego, wyczujące w jelicie cienkim dwunastnicy, jak na przykład giardialambia, będą one uszkadzały nasze posunki jelitowe i powodowały, że te składniki mineralne, jak na przykład żelazo, wapń, magnez, które wchłaniają się dokładnie na początku jelita cienkiego w dwunastnicy, będą się wchłaniały trudniej, będą uszkadzały, giardia uszkadza posunki rąbek szczoteczkowe, posunki jelitowe ulegają spłaszczeniu, mogą występować okresowo nietolerancje na przykład laktozy, trudniejsze wchłanianie węglowodanów, ale również giardia na przykład żywi się żółcią i okrada nas właśnie z soli żółciowych. Potrzebuje je niezbędnie do swojego wzrostu i powodować to będzie w naszym przypadku nietolerancję, złe wchłanianie tłuszczy. I tutaj, co za tym idzie, niestety też nieprzyswajanie witamin z grupy ADEK, gdyż są to witaminy, które wchłaniają się w obecności tłuszczy, jeżeli te tłuszcze nie będą odpowiednio wchłaniane, wchłanialność tych witamin również będzie osłabiona. Niedokrwistości z powodu niedoboru kwasu foliowego i żelaza, o tym wspomniałam, dalej leukocytoza, znaczna granulocytoza, na przykład we włośnicy, czy przy pęknięciu tasiemca bąblowca. Wysoka eozinofilia występuje w robaczycach. Bardzo, za chwileczkę może pokażę taki slajd, gdzie o tych eozinofilach będzie troszeczkę więcej. Rozpiętości, jeżeli chodzi o badania. Jeżeli chodzi o zaburzenia krzepnięcia na skutek małopłytkowości, chodzi o zaburzenie wytwarzania i niszczenie płytek krwi przez pasożyty. Eozinofilia a pasożyty. Tak jak wspomniałam, niektóre pasożyty, inwazja tych pasożytów może nie wykazać odzewu ze strony eozinofilów w naszej morfologii. Jest ona nieznaczna lub bardzo mała, powyżej normy, zwłaszcza przy pełzakowicy czy giardiozie. Jeżeli chodzi na przykład o inwazję glistą ludzką, to eozinofilia będzie wysoka w momencie, kiedy larwy wędrują do płuc i są akurat w tym momencie w płucach. Dorosła postać glisty ludzkiej
nie wykaże nam eozinofilii podwyższonej. Eozinofilia od 3 do 20% będzie nam wskazywała na obecność łosogłówki, listwicy, właśnie w tej postaci już płucnej, tasiemczycy czy czywry. Eozinofilia od 15 do 20%, czyli już dużo wyższa, jest jednym z ważniejszych objawów choroby pasożytniczej. Hipereozinofilia powyżej 50, nawet aż do 90% będzie nam wskazywała na zarażenie pasożytem włośnicą, motylicą, schistosomatozą. Natomiast eozinofilia poniżej 15% najczęściej nie ma etiologii pasożytniczej. Warto pamiętać, że podwyższony poziom eozinofilii to nie tylko pasożyty. Na wzrost poziomu eozinofilii wpływa wiele chorób, natomiast tej opcji, czyli obecności pasożytu, po prostu nie wolno nam wykluczyć. Badanie kału wynikł negatywny. Bardzo wiele laboratoriów w Polsce diagnozuje materiał do badań metodą koproskopową. Wysyłamy materiał do badań bardzo często pobierany raz, dwa, trzy, co drugi, trzeci dzień, kilka dni z rzędu, gdyż wydalanie jaj przez pasożyty nie odbywa się systematycznie, bywa okresowe, nie jest regularne i z tego tytułu wynik pozytywny, czyli znalezienie pasożytów, jaj pasożytów, części pasożytów w wykale jest naprawdę trudne. Statystycznie około 20% jest wykrywalności pasożytów. Nieraz trzeba te badania powtarzać, jeżeli jest nawet wynik negatywny, a jest podejrzenie o jednak inwazję pasożytów, należy stosować diagnostyki serologiczne, zrobić przeciwciała, badanie obrazowe dla dokładniejszej diagnostyki. Badanie kału nie zawsze nam to pokaże. Natomiast badanie kału metodą dekantacyjną jest jedną z bardziej szczegółowych, może bardziej, wykrywalność jest wyższa, może tak należałoby powiedzieć. Wykrywa wszystkie zarówno jaja lekkie, jak i ciężkie, larwy, cysty i trofozoity. Mam przyjemność współpracować z jednym z laboratoriów, które właśnie diagnozuje metodą dekantacji. I tutaj wykrywalność różnych pasożytów układu pokarmowego jest bardzo duża i nasza statystyka w Polsce, czyli owsiki, glista, Lamblia, czyli Giardia, jest rzeczywiście tutaj potwierdzana. Najczęściej one występują. Częściej występuje glista i Lamblia niż owsiki, ale tak bardzo dużo jest ich. Widziałam w wynikach tego laboratorium również tasiemce, bardzo dużo przyszły, zarówno chińska, jak i kocia, jak i motylicę wątrobową. Jeżeli kogoś będzie interesowało z Państwa namiary na to laboratorium, to oczywiście po webinarze chętnie udzielę takich informacji. Warto przetestować się. Takich laboratoriów na pewno w Polsce jest dużo więcej. Pytać proszę o to, jakimi metodami te badania są prowadzone. Diagnostyka niekonwencjonalna.
to badanie lżej kropli krwi, badanie metodami elektromagnetycznymi, badanie metodą Wola, pegatestu, metodą Mora, Diakomu. Są to badania układu wegetatywnego oparte na przepływie prądu, o niskim natężeniu, o różnych częstotliwościach z wykorzystaniem wiedzy odnośnie życia pasożytów, bakterii, wirusów na różnych częstotliwościach. Tutaj wszystko oparte jest o Curly Clark i RIFA, testy i ich wiarygodność. Tak jak wszystkie badania obrazowe, rentgen, tomograf komputerowy, są to urządzenia, które wykonują zdjęcie czy skan. Później zależy tylko i wyłącznie od osoby, która to opisuje i umie to odczytać. Zdarzało się, że zdjęcie rentgenowskie zostało zupełnie błędnie opisane. Tak samo może się zdarzyć, że tutaj te odczyty nie są poprawne. Czy ufać im do końca, czy nie? Warto sobie takie badanie zrobić, natomiast zalecam, radzę potwierdzić to laboratoryjnie. Nie brać leków na pasożyty od razu, tylko i wyłącznie po przetestowaniu się takimi metodami. Kiedy wykonać badanie, jakie mamy objawy, które mogą wskazywać na to, że powinniśmy podejrzewać, że mamy niechcianych lokatorów. Na pewno bóle wszelkiego rodzaju, zarówno ducha, głowy, kręgosłupa czy stawów. Choroby i problemy skórne, pokrzywki, egzemy, trądzik, wypadanie włosów, łamliwość, rozdwajanie paznokci, podkrążone oczy, plamy, chroniczne zmęczenie, osłabienie, nerwowość, problemy ze snem, dalej, alergie, astma ostrzelowa, kaszel, anemia, niestrawność, zdęcia, wszelkiego rodzaju przelewania, gazy, często cuchnące, śmierdzące, biegak twistości, zgrzytanie zębami, jest on już dosyć specyficzny. Większość rodziców, zwłaszcza mających małe dzieci w przedszkolach, wie, że dzieci zgrzytają zębami i drapią się w okolicach odbytu, to mogą być zarażone owsikami. Niestety do tej pory jeszcze nie wszyscy mają tego świadomość. Dalej objawem, który jest coraz częściej spotykany w gabinecie dietetycznym, to problemy z płodnością i mało kto łączy to z tym, że również zarażenie pasożytami może spowodować, że z tą płodnością będą problemy. Pasożyty. Króciutko o objawach najważniejszych pasożytów, najczęściej występujących w naszym organizmie. I mamy tutaj owsice. Są to bardzo malutkie pasożyty. Tutaj jest kawałek, wycinek, fragment jelita grubego. Mamy owsiki, mamy jaja. Jakie objawy? No przede wszystkim spędzenie odbytu, kiedy owsiki, dorosłe samice wychodzą, aby znosić jaja. Pasożyty te są bardzo inwazyjne. Należy wiedzieć, że zarażenie pasożytem, czyli owsikiem, może się odbyć zarówno poprzez brudne ręce, czyli drapanie się, dotykanie, czyli oralno-fekalną, ale również i wziewną. Jaja pasożyta owsika potrafią unosić się z kurzem.
czyli samo pranie odzieży, bielizny osobistej, bielizny pościelowej może nie wystarczyć w walce z owsicą. Tutaj niezbędne jest codzienne podmywanie się ciepłą wodą, zmiana bielizny osobistej, ale również niestety dokładne wysprzątanie całego domu, odkurzanie, mycie na mokro i to, aby spać w bieliźnie, bardzo kluczowe, codziennie ją zmieniać. W zależności od tego, czy dzieci chodzą do przedszkola, czy nie, będzie to utrudnione bardziej, czy mniej. Trudno wymagać, aby całe przedszkole równocześnie się na pasożyty wzięło leki i zadziałało. Pasożyty mogą i owsiki mogą być absolutnie wszędzie, na desce sedesowej, w zabawkach, na klamkach, na pościeli, gdzie śpią. Więc musimy się liczyć z tym, że jeżeli nasze dzieci chodzą do przedszkola i przyniosły owsiki z przedszkola, ta sytuacja może się powtarzać. I oprócz tego, że my zadziałamy na te pasożyty i wytępimy je w całej naszej rodzinie, wezmą wszyscy leki, to dziecko może przynieść za jakiś okres czasu z powrotem. Tutaj niezbędna będzie prewencja, będzie zapobieganie, odpowiednia dieta, aby te owsiki następnym razem no, dzieci nie zachorowały na nie. One mogą być ich nosicielami, ale żeby te dzieci na nie chorowały. Następnym pasożytem, który jest bardzo często w naszym organizmie, to są glisty. Glista ludzka może wędrować i być w całym naszym organizmie. Niestety ona przedostaje się i dziurawi nasze jelita, może być zarówno przepraszam, w wątrobie, w nerkach, w płucach, w sercu, absolutnie wszędzie, zarówno w jajnikach, macicy. Stąd te problemy, o których wspomniałam wcześniej, że mogą być problemy z niepłodnością. Bardzo duża inwazja glisty, tutaj pokazałam na takim bardzo małym załączonym obrazku, no jest to skrajna inwazja, może doprowadzić do śmierci gospodarza. Czym i jak możemy się zarazić, jeżeli chodzi o glistnicę? Jest to choroba przede wszystkim drobny krąg. Jaja glisty możemy przynieść absolutnie wszędzie. Mogą być w zawiedzonej wodzie, niefiltrowanej wodzie, na jedzeniu, na sałacie, powiedzmy, którą przynieśliśmy z podwórka, z ogrodu, czy kupiliśmy na estraganie w sklepie, której nie wypłukaliśmy. Owoce, które zjedliśmy, a nikt ich wcześniej nie umył. Poszliśmy po marchewkę na ogródek, gdzie nie została ona odpowiednio umyta, tylko zjedzona. Dalej, bardzo często sytuacje są takie, że dzieci się bawią na dworze, dotykają, podnoszą i później wkładają ręce do buzi. To też jest niestety bardzo szybki dostęp pasożytów do naszego organizmu i bardzo łatwa droga. Jakie objawy duszności? Tutaj może wystąpić kaszel w momencie, kiedy następuje migracja larwy do płuc i jej wzrost poprzez właśnie odtłuszczanie. Ona dostaje się nam do tkawicy i później połykamy ją i wędruje do jelita, gdzie dorasta do pasożyta w postaci dorosłej. Może wystąpić obrzęk twarzy, obrzęk mierzyt nosa. Ogólne stany zapalne najczęściej występuje, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, choć nie jest to objaw patognomiczny i nie możemy go w taki sposób traktować. Toksokaroza. Mamy pieski, mamy kotki, glista psia, glista kocia. Człowiek nie jest żywicielem ostatecznym. Jest nim pies, kot.
Natomiast my jesteśmy żywicielami tak zwanymi przejściowymi, pośrednimi. U nas możemy się zarazić właśnie jajami. Larwy będą u nas wędrowały po naszym organizmie i to one będą wsiały w naszym organizmie spustoszenie, ponieważ nie będą występowały. Nie będą występowały w badaniu kału, jeżeli zrobimy w odpowiednim laboratorium, w jakimkolwiek laboratorium, nie będą one widoczne, dlatego jest nieco trudniejsze do zdiagnozowania i bardzo często objawy toksykarozy są lekceważone przez służby medyczne. Może mieć postać ta choroba utajoną, przebieg tej choroby może być utajony i nie być w ogóle widoczna. Mogą być to objawy skryte. Jakie mogą być objawy, takie, które są widoczne i które my możemy zauważyć? Stany zapalne organów, na pewno będą podwyższone CRP, w dłuższym okresie czasu również IOB, na pewno będą podwyższone wskaźniki wątrobowe, dlatego że toksoplazma, czyli jaja listy psiej, kociej, będą się bardzo źle słychać, przerywa. Ja mogę bliżej przy troszeczkę mikrofon, jeżeli to jest, będzie coś się zmieni. Ok. Dobra. Czy jest lepiej? Wszystko jest super. Dobrze. Chodzi o to, że larwy toksoplazma będą się osadzały w wątrobie. Organizm będzie próbował się pasożytów pozbyć. Jeżeli nie będzie mógł się ich pozbyć, to będzie je unieruchamiał, może tak najłatwiej to powiedzieć, i będzie powodował, że nasz układ odpornościowy je otoczy specjalną osłonką, mówiąc bardzo skrótowo i obrazowo, powodując, że one już więcej nigdzie nie będą się przemieszczały. I w efekcie końcowym one zwapnieją i poumierają. Natomiast jest tutaj też pewien minus tego wszystkiego, gdyż wątroba w tym miejscu, gdzie nastąpiło zwłóknienie i zwapnienie tego pasożyta, dojdzie do częściowego miejscowej martwicy i do włóknienia tej wątroby. Toksoplazmoza. Piękne koty, cudne nasze zwierzątka domowe, natomiast bardzo niebezpieczne choroby przenoszą, zwłaszcza dla mam, przyszłych mam, kobiet w ciąży, dlatego że jest to choroba, która jest bardzo niebezpieczna dla płodu, przenika przez łożysko, jest w stanie uszkodzić niestety, ale nasze nienarodzone jeszcze dziecko. W jaki sposób możemy się zarazić toksoplazmozą? Na pewno nie tylko zabawą ze zwierzęciem, ale również i poprzez spożywanie surowego, niedogotowanego mięsa. Tutaj też wchodzi w rachubę transfuzja krwi czy przeszczep zakażonych narządów. Na pewno poprzez wrodzoną toksoplazmozę matki, o której na przykład wcześniej nie wiedziała, nie było objawów, więc nie miała pojęcia o tym. Na szczęście w obecnym czasie to badanie jest obowiązkowe u matek, które są, u kobiet, które są w ciąży. Natomiast zalecałabym bardzo gorąco takie badanie sobie zrobić, zanim zaplanujemy
macierzyństwo i do tej ciąży dojdzie. Koty wydalają oocysty, natomiast muszą minąć 2 dni, aby one się stały inwazyjne. Zatem posiadanie kota w domu to jeszcze nie jest powód, że musimy go wydać na okres ciąży, jeżeli mamy kobietę, która planuje lub jest w ciąży. Nie, nie trzeba. Natomiast wystarczy rzeczywiście systematycznie, codziennie tą kuwetę sprzątać, wtedy nie dojdzie do inwazji i do zakażenia się ewentualnego potencjalnego toksoplazmozą. Kto jeszcze powinien się zbadać? Oczywiście te wszystkie objawy, które wcześniej powiedziałam, są objawami, które powinny nas skłonić do zastanowienia się i ewentualnego przebadania. Natomiast na pewno wszystkie osoby, które wracają z tropików, u których mogła wystąpić gorączka, które się źle czują, dalej na pewno właściciele czworonogów, zwłaszcza te, które mieszkają razem z nami w domu. Dalej osoby, pracownicy przedszkoli, żłobków, internatów, burs, gdzie jest nocleg, gdzie dzieci śpią, rozbierają się, tylko przebywają. Dzieci uczęszczające do żłobka, przedszkola i również ich rodziny z uwagi na to, że są to choroby pasożytnicze rodzinne. Lamblia, glista, owsik są inwazyjne dla całej rodziny. Wiele z nich przebiega bezjawowo, możemy nie wiedzieć, że jesteśmy nosicielami bądź jesteśmy chorzy, że inwazja postępuje. Jeżeli jest ich niewiele, możemy nawet takich objawów nie zauważyć. Pasożyty, a związek z niedoborami składników mineralnych. Wstępnie już nadmieniłam w momencie, kiedy wspominałam o tym, jakie pasożyty układu pokarmowego występują najczęściej w Polsce statystycznie. Powiem teraz króciutko o tych niedoborach, które mają rzeczywiście bardzo kluczowy wpływ w naszym organizmie. Największym niedoborem w naszym organizmie zarejestrowanym to będzie krzem. Krzem, który pasożyty wygadają z naszego organizmu, który jest im niezbędny do rozwoju, do ich rozwoju i dalszego życia. Natomiast krzem, mimo że jest mikropierwiastkiem, występuje w niewielkich ilościach w naszym organizmie, to jednak jest nam bardzo potrzebny. To nie tylko włosy, to nie tylko temat kości, bo wpływa na, nie tylko jako wapń na metabolizm i układ kostny. Krzem przede wszystkim jest niezbędny do układu sercowo-naczyniowego, wpływa na trwałość nowo powstałej tkanki łącznej, tak jak wapń dotyczy tkanki kostnej stałej, tak tutaj, jeżeli chodzi o krzem, to tkankę łączną, tkanki miękkie, jest niezbędny również do wytwarzania kolagenu. Jeżeli chodzi o żelazo, wapń, magnez, są to składniki mineralne, które się wchłaniają na początku przewodu przedpokarmowego w dwunastnicy i w momencie, kiedy inwazja pasożytów występuje w tym odcinku naszego przewodu pokarmowego, to będziemy mieli utrudnione wchłanianie dokładnie żelaza, wapnia, magnezu, co będzie nam się przekładało dalej na możliwe niedokrwistości. Jeżeli chodzi o niedobór wapnia, to będzie to powodowało uwalnianie wapnia z kości. Organizm potrzebuje wapń do homeostazy. W związku z powyższym może dojść do
większej do osteomalacji, później osteoporozy. Magnez, wiadomo, pierwiastek, który jest niezbędny w funkcjonowaniu naszego układu nerwowego, ale również i w momencie, kiedy nie będzie, będzie niedobór magnezu, cały układ mięśniowy, nerwowy będzie nam niedomagał. Będą następowały nadciśnienia, nieregularna praca serca, mogą nas boleć nogi, możemy mieć odczuwać skurcze, drganie powiek, ale to nie wszystko. Dalej, witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B wchłaniają się w jelicie już dalej cienkim. Są kofaktorami wszystkich enzymów. Bez witamin z grupy B będzie problem z wchłanianiem węglowodanów, będzie problem z wytwarzaniem energii w naszym organizmie. Będą oczywiście tematy związane z anemią, bo przecież tutaj mamy kwasfoliowy w grupach witaminach z grupy B. Witaminy grupy B to również i B12, gdzie jest ona niezbędna. Dobór tych witamin może spowodować wzrost homocysteiny. Czyli też będzie wpływało nam na tematy związane z miażdżycą naczyń krwionośnych. Dalej, niedobory soli kwasów żółciowych. Tutaj zarówno bryzogłowiec, jak i giardia będą nas z tych soli kwasów żółciowych okradały. Niedobór tych kwasów żółciowych będzie wpływał na naszą słabszą tolerancję i wchłanialność kwasów tłuszczowych. Jeżeli nie będziemy ich odpowiednio wchłaniali, nie będziemy mieli to, że będą biegunki tłuszczowe, to jedno, ale niedobór kwasów żółciowych będzie powodował to, że wątroba będzie musiała produkować ich więcej, bo nie będą wchłaniane zwrotnie w jelicie i wykorzystywane ponownie. Wątroba będzie zmuszona do tego, aby produkować ich więcej. Obciążone dodatkowo będą boleści wątroby, będzie przerost wątroby i tutaj będziemy mieli bardzo poważne problemy. Potas sód. Są to pierwiastki, które wchłaniają nam się w organizmie w jelicie już grubym. Biegunki będą powodowały nam również wydalanie sodu. Jak najbardziej potas jest tym składnikiem mineralnym, który jest bardzo potrzebny w układzie nerwowym, pompa sodowo-potasowa, o której Państwo pewnie słyszeli, odpowiada nam za układ i przewodzenie informacji przez komórki, informacji dotyczących zarówno nerwów, jak i wszystkich składników mineralnych przekazywania pracy mięśni, serca, mięśni rąk, nóg, całego organizmu. Czym je zwalczać? Do dyspozycji mamy leki farmakologiczne i tutaj jestem przeciwnikiem, aby ktoś na własną rękę używał takich leków farmakologicznych. Są one dostępne bez recepty. Można je zdobyć na różnych forach jak najbardziej. Natomiast na szczęście, jeżeli mówimy o farmakologii, o leczeniu, są to leki na receptę.
Takiego farmakologicznym, który nie jest na receptę, ale tym tak samym OTC, jest na owsiki na owsiki, przepraszam, gdzie pan w tej chwili nazwa. Natomiast mamy też jeszcze leki ziołowe i metody alternatywne. Leki farmakologiczne. Jeżeli będziemy mieć na uwadze pierwotniaki, to toksoplazmoza, giardioza, tasiemczyce, przywry, mięcienie. Na toksoplazmozę sulfadiazyna, pirymetamina, giardioza, metronidazol, ornidazol, tinidazol, tasiemczyce, praziquantel, nicienie jelitowe, perantelum, mebendazol, albendazol. Jeżeli chodzi o pirantel i praziquantel, są to leki, które będą niszczyły, unieruchamiały dorosłe postaci pasożytów. Nie działają one na jaja i z tego tytułu na przykład owsiki, jeżeli kupimy sobie właśnie w aptece bez recepty Perantelum, jest konieczność podania tego leku po 2 tygodniach z uwagi na cykl rozwoju pasożyta i wykucie się z jaj zniesionych zarażenia ponownego, autozarażenia kolejnych pasożytów. Praziquantel na tasiemce, na przywry. Również jest to temat, który nam działa na postaci dorosłe, nie na jaja. Pozostałe leki farmakologiczne, niklozamid, albendazol, mebendazol, ivermektyna. Są to leki, które działają zarówno na pasożyty dorosłe, jak i na wszystkie ich formy życia, czyli zarówno jaja, jak i trofozoity i dorosłe postacie. Jeżeli chodzi o leki ziołowe, mamy do dyspozycji całkiem sporo. Chciałabym tylko tutaj uprzedzić, że jeżeli chodzi o fundamin, bardzo ostrożnie z tym lekiem ziołowym, z uwagi na to, że działa dosyć ogólnie, zarówno na bakterie, grzyby, wirusy i mogłyby spowodować reakcję właśnie taką alergiczną od organizmu. Są to reakcje Herxheimera i to jest sytuacja taka, kiedy umieranie właściwie tych szkodliwych mikroorganizmów uwalnia toksyczne substancje do naszego organizmu i możemy odczuwać ból stawów, jakieś dodatkowe reakcje zapalne od strony układu naszego organizmu, układu trawiennego, zmiany dermatologiczne, nadmierne pocenie. Wprawdzie są to reakcje, które świadczą o prawidłowym przebiegu tego leczenia, natomiast jeżeli takowe wystąpią, należy dawkę leku zmniejszyć, aż objawy ustąpią i później stopniowo ją można zwiększać. Jeżeli chodzi o antykontamin, zaczyna się od jednej tabletki w ciągu tygodnia. Co tydzień zwiększa się o jedną więcej, aż do 6 tabletek dziennie i taka kuracja antykontaminem trwa około 6 tygodni. Nie wolno jej przedłużać dłużej niż 3 miesiące. Wernikabon, Alerbon, leki ziołowe,
które podawane razem działają bardzo synergistycznie. Natomiast musimy pamiętać, że wszystkie leki ziołowe, zioła mają działanie zdecydowanie wolniejsze, łagodniejsze, ale też i wolniejsze. Nie będą działały tak jak lek, który jest podany, jak Zempel na przykład, który zabija postaci dorosłe i larwy. Jednorazowo, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o psiki. Natomiast leki ziołowe po prostu trwa ten okres czasu, jest to łagodniej, ale równie skutecznie. Proszę nie brać samodzielnie leków ziołowych. Koniecznie skonsultować się z lekarzem, z osobą, która ukończyła kursy fitoterapii czy podobnych kursy z ziołami, zielarzy zawodowych lub farmaceutów, aby nie zaszkodzić swojemu organizmowi. Kolejnym lekiem to cynalek homeopatyczny, Colompak, olejek oregano, o którym już Państwo na pewno niejednokrotnie słyszeli, olejki goździkowe, nalewki z piołunu. Są to nalewki i olejki gotowe do otrzymania i do kupienia w aptekach. Mogą to być nalewki z dodatkiem ziół, czy wyciąg z orzecha włoskiego, gotowe wyciągi i gotowe preparaty ma firma Parafarm, Parazinia Plus. Producenci tych leków, tych nalewek ziołowych, wyciągów zamieszczają na opakowaniu instrukcje do użytkowania, zalecenia. Nigdy nie przedobrzyć i nigdy nie brać więcej niż jest zalecane. To, że to są leki ziołowe i że to są zioła, to nie znaczy się, że można brać bezkarnie bardzo dużo tego i że nic mi się nie stanie, albo szybciej pozbędę się pasożyta. Niestety nie. Naturalne produkty i leki ziołowe. Ciekawym produktem są liście neem, które ostatnimi czasy bardzo, z tego co słyszę, sobie ludzie chwalą. Są one zwane również i miodlą indyjską, występującą w klimacie podwodnikowym. Dostępne u nas w Polsce. Przepraszam najmocniej. Oprócz właściwości pasożytniczych również używane w schorzeniach skórnych, czyli zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wyciąg z orzecha czarnego, zioła piołun, wrotu, czglistnik, trawnik, oman. Zwykły tymianek, którego używamy w kuchni, oregano, szałwia, mięta pieprzowa, majeranek. Są to przyprawy, które możemy używać na co dzień. Będą one zarówno jako profilaktyka, ale i jako lek już w inwazjach pasożytniczych. Pestki dyni, przecudowne, o bardzo silnym działaniu. Najsilniejsze działanie wykazują pestki dyni. Świeże, nie te suszone ze sklepu, przesuszone, stare. Pestki dyni świeże, zarówno dynia, jak i pestki mają bardzo silne działanie przeciwpasożytnicze. Jeżeli jest sezon, mamy jesień, w Polsce dynia uprawiana jest naprawdę masowo, można ją dostać za grosze w sklepach. Warto taką kurację przeciwpasożytniczą sobie zafundować, przygotować potrawy z dyni, zupy, kompoty, a pestki również zjadać. Mielić i zjadać. Pestkami dyni możemy również leczyć i podawać je dzieciom.
oczywiście w dawkach mniejszych. I tutaj one nie mają przeciwwskazań, nie więcej niż dla dorosłego, nie więcej niż 50 pestek dni jednorazowo, dzieci zdecydowanie mniej, około 20 sztuk dziennie. Pałdarko, sofora japońska, olej kokosowy, ziemia okrzemkowa. Ziemia okrzemkowa, wspaniały lek. Chciałabym się tutaj zatrzymać tylko na moment i powiedzieć coś bardzo ważnego. Zawiera bardzo dużo krzemu. Utrudnione jest usuwanie pasożytu zarówno lekami farmakologicznymi, jak i niefarmakologicznymi, czyli ziołowymi. W momencie, kiedy zaczynamy suplementować te składniki mineralne, których nam brakuje. Czyli jeżeli mamy niedobór żelaza, wapnia i zaczynamy suplementować się nimi, bo mamy ich za mało, a są pasożyty, usuwanie ich może być utrudnione, zwłaszcza lekami ziołowymi. Leki farmakologiczne, one działają nieco inaczej, więc będą paraliżowały te pasożyty. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o leki ziołowe, które trwają i czasu potrzebują zdecydowanie dłuższego na zadziałanie, to te składniki mineralne będą no, niestety odżywiały, ponieważ pasożyty, odżywiały pasożyty, ponieważ pasożyty będą wchłaniały krzem i one się krzemem żywią. W momencie, gdy będziemy stosować ziemię krzemkową, w tym momencie możemy je też niestety, ale częściowo odżywiać. Metody alternatywne. Wszelkiego rodzaju zapery według dr. Hule Clark, aparat Mora czy generator plazmowy RIA. To jak jest biorezonans i wszystkie mega testy, aparaty Wola, testowane aparatami Wola czy innymi. Je diagnozuje, tak, zapery czy aparat Mora, generator plazmowy jest w stanie te pasożyty usunąć. Dr. Hule Clark napisała przecudne książki, wykazała w jaki sposób można, na jakich częstotliwościach, jakie pasożyty uśmiercić, zniszczyć. I jest to rzeczywiście metoda, która działa. Osobiście widziałam taki generator plazmowy i jego działanie. Natomiast osoba, która go obsługiwała i obsługuje do tej pory i obsługiwać będzie pewnie jeszcze wiele lat, mówiła, że przy zastosowaniu takiego generatora plazmowego zdarzały jej się sytuacje, gdzie po zastosowaniu odpowiedniego czasu tego generatora na tasiemca, osoba takiego tasiemca wręcz wykaszlała i wymotowała go na ziemię, więc działa on bardzo inwazyjnie i bardzo szybko. Przy jakichkolwiek usuwaniach pasożytu, zarówno lekami, jak i ziołowymi, czy tymi metodami alternatywnymi, pamiętajmy, że będziemy mieli nadmiar toksyn. Pasożyty zawierają też, mogą zawierać metale ciężkie, więc uśmiercenie pasożyta może spowodować, że dostaniemy w prezencie inne obciążenie. Tymi metalami ciężkimi, ale również możemy zostać obciążeni bakteriami. Bardzo często wraz z inwazją pasożytniczą będziemy również zakażeni na przykład grzybem Candida. Pasożyty będą powodowały dużo toksyn, a więc i przerost flory bakteryjnej tej, która nam szkodzi, a zmniejszenie flory bakteryjnej tej pożytecznej. A zatem bardzo
konieczne jest tutaj pilnowanie tematu, prawidłowego dowożenia do prawidłowego jedzenia, aby i suplementacji, i suplementacji flory jelitowej. Jak zapobiegać? Przede wszystkim ograniczyć ryzyko kontaktu z parazytami. Nie jeść surowego mięsa, niedogotowanego, ryb, niemytych owoców, warzyw, baskać obcych zwierząt, zachować szczególną ostrożność w publicznych toaletach. I tu tak bardzo krótkie hasła, deska sedesowa. Oczywiście wiemy, że na desce sedesowej się nie siada, ale czasami ją podnosimy, czyli podnosimy niestety ręką. Dalej, klamki od drzwi, uchwyty, baterii od wody. Jeżeli tylko jesteście Państwo w stanie, to łokciem otwierać sobie drzwi, jeżeli to się da, jeżeli nie, to chociażby przez chusteczkę jednorazową myć ręce przed skorzystaniem z toalety, po skorzystaniu z toalety, na tych wszystkich miejscach, czyli deska sedesowa, klamki od drzwi, wszędzie mogą być niestety jaja pasożytów. Bardzo taki kontrowersyjny wpis, który tutaj zamieściłam, czyli obuwie zmienne. Proszę Państwa, możemy mieć, nie mieć w domu zwierząt żadnych, a rodzina może być zarażona gęstą ludzką. My możemy przynieść sobie Halo? Jest super, ok. Jest dobrze, to jedziemy dalej. Super, dziękuję. Obuwie zmienne, wrócę, bo nie wiem, w którym momencie mi to przerwało. Obuwie zmienne, czyli chodzi o to, że jeżeli wracamy do domu, to nie chodzimy w obuwiu po mieszkaniu, zdejmujemy je zaraz po wejściu, przy wejściu, aby nie roznosić tego, co mogliśmy ewentualnie na ten obuwie do domu przynieść. Wspomniałam już, że chodzenie po chodniku, zwłaszcza miastem, nieraz przypomina slalom gigant i możemy na tym obuwiu niechcący przynieść do domu pasożyty. Wydawałoby się to niemożliwe. Rozmawiałam z weterynarzem zaprzyjaźnionym, który mi to uświadomił i podał mi na przykładzie chotów, persów, które nie wychodzą nigdy na zewnątrz, a zarażone są gnistą. Stąd my, jako właściciele, przynosimy to do domu. I te koty bardzo często właśnie na taką, tą gnistą się zarażają i są następnie chore. Jak zapobiegać dalej? Przede wszystkim podnieść odporność swojego organizmu.
I tutaj mamy cały szereg, czyli począwszy od higieny snu, czyli spać odpowiednią ilość czasu w wietrzonym pomieszczeniu, czyli pokoju, czas pracy, a czas odpoczynku. Mamy bardzo zwariowane czasy, wyścig szczurów, pracujemy więcej, dłużej, bo jest potrzeba, bo trzeba i chcemy coraz więcej mieć. I też trudno się dziwić, natomiast nie możemy zakłócać tych relacji i dojeżdżać swojego organizmu aż tak bardzo. Ruch, czyli musimy znaleźć czas na to, aby poodpoczywać na świeżym powietrzu, spacery z kijkami, baseny, bieganie, jakakolwiek aktywność sportowa, ale tak znaleźć ten okres czasu, wygospodarować po sobie wręcz dla siebie. Dieta. Za chwileczkę powiem i pokażę na slajdach Państwu produkty, które warto używać codziennie w swojej menu. Produkty zarówno jeżeli chodzi o warzywa, jak i przyprawy, zioła, które warto pić i używać, aby były one prewencją, jeżeli chodzi o pasożyty. Dalej środowisko. I tutaj mowa jest o bardzo szeroko rozumianym środowisku, czyli zarówno zanieczyszczenia, zwracajmy uwagę na to, czym palimy w piecach, dlatego że wdychać będziemy bardzo dużo metali ciężkich. Metale ciężkie będą powodowały osłabienie w naszym organizmie, osłabienie organizmu. Dalej to jak najbardziej otwarta droga do inwazji pasożytniczych, wirusowych, grybiczych. Dalej, higiena osobista. Wydawałoby się jasne, oczywiste, natomiast bardzo często pewne kwestie pomijamy. Mycie rąk po każdorazowym kontakcie ze zwierzętami, bo tutaj niekoniecznie zawsze mamy to na uwadze, pogłaskamy kota, za chwilę chwytamy coś innego w rękę i tą ręką wkładamy coś do ust. Bądź my, bądź dzieci, nie zdążymy na to zwrócić uwagi. Tak bywa. Po spacerze, po zabawie w piaskownicy. Piaskownica jest w ogóle jednym wielkim siedliskiem pasożytów, jaj, przeróżnych bakterii, zwłaszcza piaskownice miejskie. Nie jest tam piasek wymieniany. Mają dostęp ptaki, mają dostęp koty, mniej jeżeli chodzi o dostęp, mają psy, bo są to najczęściej w wydzielonych ogródkach, natomiast dla kota nie ma płotu, którego by nie był w stanie przeskoczyć. Jeżeli są piaskownice w miastach, gdzie mają również zabawki, warto nie korzystać z tych zabawek. Te zabawki też mogą być nosicielami, na tych zabawkach również może być. Mogą być jaja i pasożyty. Nie dawajmy dzieciom nic do jedzenia podczas zabaw w piaskownicy czy na dworze. Dzieci dotykają różnych przedmiotów, zbierają kamienie, podnoszą, upadają, przewracają się, mają rączki brudne. Będą razem z jedzeniem przenosiły do organizmu pasożyty. O piaskownicy wspomniałam. Jeżeli mamy piaskownicę we własnym domu, warto wymieniać piasek. Warto za każdym razem, kiedy dzieci się bawią w piaskownicy, umyć te zabawki i piaskownicę przede wszystkim na noc przykrywać. Zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem zwierząt do tej piaskownicy. Dalej, nie jeść jagód prosto z krzaka. Idziemy do lasu, na jagody zbieramy, nie jeść tych jagód. Możemy się zarazić tasiemcem, boblowcem i nie tylko. Chodzą tam lisy, jelenie, sarny, zwierzęta dzikie, które będą roznosiły nam pasożyty. Zjadając takie jagody, możemy bardzo się narazić na nieprzyjemne później konsekwencje. Maliny, truskawki, poziomki, warzywa, które mamy często w naszym przydomowym ogródku czy na krzaku, one też nie są wolne niestety od pasożytów, od jaj pasożytów, z uwagi na to, że te zwierzęta mają dostęp do ogródka. Czasami załatwiają się niestety, zwłaszcza koty, zakupują swoje
fekalia w ziemi, a niestety warzywa w nich mogą rosnąć. Jeżeli przynosimy cokolwiek do domu przed jedzeniem, myjemy. Krótko przycinamy paznokcie. Myjemy ręce, ale pod paznokciami może zostać niestety niespodzianka. Śpimy tylko we własnej pościeli. Nie śpimy w pościeli z kimś innym, z drugą osobą, aby nie dopuścić do przenoszenia i do rozwoju inwazji pasożytniczej. Nie używać wspólnych ręczników. Jeżeli mamy w domu kilku użytkowników, kilku mieszkańców, każdy powinien mieć swój ręcznik dla siebie. Nie wycieramy się w jeden ręcznik. Dla gości jest to ręcznik zupełnie inny, osobny. Dużym tematem to jest niestety kuchnia, ale o pomieszczeniach dla sanepid w domu. Takie dosyć kontrowersyjne, bo sanepid nam się kojarzy z kontrolami, ale troszeczkę ten sanepid powinniśmy w domu mieć. Czystość w toaletach, to wszyscy wiemy, że tam wiadomo, nikt stamtąd nie je, nikt tam stamtąd wody nie pije, a tak naprawdę w toalecie mamy czyściej, jeżeli chodzi o zakażenie epidemiologiczne, niż w kuchni. I to kuchnia jest największym naszym wrogiem. Tam jest najwięcej pasożytów, bakterii, wirusów. Bardzo często w tym samym zlewozmywaku kłuczemy warzywa, przygotowujemy je do posiłku, do surówki. W tym samym zlewozmywaku, zlewie, czy na tej samej desce, czy nożu kroimy mięso, które jest później przygotowywane. Mięso jest u biedy, dlatego że jeżeli oddane jest obróbce termicznej, dopieczone, dosmażone, dogotowane, nie jest półsurowe, ono poprzez używanie temperatury i obróbkę termiczną zniszczy pasożyty i przetrwalniki, natomiast niestety na surówce, na sałatach, które będziemy płukali w tych samych zlewozmywakach, czy używali tych samych desek, noży, możemy przenieść do naszego organizmu właśnie pasożyty. Nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi, ale tutaj również jest temat zwierząt, które się mogą tam załatwiać, więc tutaj należy to mieć też pod uwagę, na uwadze. Często zmieniać bliznę osobistą i pościelową. Osobistą, wiadomo, każdy zmienia codziennie, natomiast tą pościelową też wypadałoby częściej niż raz na 3 miesiące, a to czasami studenci robią. Co tydzień warto to zmienić, jeżeli mamy inwazję pasożytniczą, to niestety nawet i codziennie, aby nie dopuścić do ponownego zarażenia się. Myj ręce przed przygotowywaniem posiłków, okresowo czyść zabawki dzieci, okresowo, czyli raz na miesiąc warto te zabawki umyć z dodatkiem środków dezynfekujących, pluszaki i to, co idzie wyprać. Zwierzątka domowe. Jeżeli mamy zwierzątka domowe, musimy zadbać o systematyczną profilaktykę przeciwpasożytniczą zwierząt, o podawanie im środków przeciwpasożytniczych. Możemy zwierzęta systematycznie u weterynarza odrobaczać nawet raz na kwartał, to jest najbardziej wskazane. Natomiast musimy pamiętać, że one mogą być nosicielami. I idąc ze zwierzęciem na spacer, może to zwierzę, mimo że jest odrobaczone i nie chwyci żadnego, nie zachoruje na i nie będzie żadnej inwazji pasożytniczej, on może nam to przynieść do domu. Szczepienia ochronne, opaski przeciwko pchłom i kleszczom. Dalej, nie pozwalać spać zwierzętom we własnej pościeli. Często się to niestety zdarza, kotek, mały piesek, cudowny, zwłaszcza jeżeli są małe dzieci, no to z tymi pupilami bardzo często no, leżą w pościeli, leżą na tapczanie, na, już niekoniecznie w łóżku, ale gdzieś nawet się kulają po pościeli zwierząt. Może to prowadzić właśnie do inwazji. Byłoby wspaniale, że gdy wyprowadzamy zwierzęta na spacer, to
to po powrocie z takiego spaceru umyjemy im łapki, bo to jest dokładnie analogicznie do tego, co my przynosimy na butach. One przynoszą na swoich łapkach. Jeżeli się te zwierzęta turlają, kulają, tarzają w różnych dziwnych rzeczach, tak mają zwłaszcza pieski, które lubią swój zapach zostawiać wszędzie, nawet warto byłoby je wykąpać. Przede wszystkim nie karmić zwierząt surowym mięsem. Może być różnego pochodzenia, a surowe mięso może zawierać niestety jaja pasożytów. Jeżeli chodzi o koty, codziennie wymieniać piasek w kuwecie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To był mój pierwszy webinar, więc za wszystkie gdzieś zająknięcia, potyczki i takie niedociągnięcia bardzo przepraszam. Myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Gdyby były pytania, to oczywiście bardzo proszę. Podaję swój adres, numer telefonu do kontaktu, gdyby ktoś był zainteresowany jakimiś tematami i chciał ktoś zapytać, to bardzo proszę. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie za webinar. Jestem przekonany, że była to dawka sporej wiedzy, bardzo ciekawej, bardzo interesującej, co najważniejsze do wykorzystania w praktyce. Także mam nadzieję, że dla Państwa to spotkanie było owocne i bogate w wiedzę. Jeśli jesteście Państwo spragnieni wiedzy, ja zapraszam Was już teraz do zapoznania się z naszym wydawnictwem. Diet Point, czasopismo o zdrowiu i diecie. Szczególnie ciekawy artykuł, jak usunąć aluminium z organizmu dziecka, autorstwa dr Romaniu. Można nabyć w Empiku, ale także na naszej stronie internetowej, także serdecznie Państwa zapraszam. Sporo ciekawych artykułów. Jeśli jesteście Państwo dietetykami, to oczywiście zachęcam także do kontaktu z nami, bo bardzo chętnie nawiążemy współpracę także właśnie w przygotowywaniu publikacji do naszych czasopism. Tymczasem już 11 kwietnia kolejny webinar, kolejne szkolenie online całkowicie za darmo. Tym razem poświęcone miażdżycy, profilaktyka, objawy, dietoterapia. A spotkanie to poprowadzi dla nas absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku dietetyka, a także absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Lekarskim, pani Magdalena Kornacka. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. 11 kwietnia, godzina 20. Bezpośrednio po tym webinarze będzie można się na tamto spotkanie rejestrować, tym bardziej, że ilość miejsc jest ograniczona. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie. Bardzo dziękuję Państwu. I zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy, do zobaczenia.